Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Skronik Myrtany. W poprzednim odcinku udało nam się zostać mistrzem w alchemii. Udało nam się właśnie nim zostać i od razu sobie uważyliśmy 10 mikstur na siłę, na stałe. Udało nam się właśnie 10 mikstur uważyć i wyszło nam 30 punktów siły. To jest naprawdę mega dużo. I od razu z kowalstwa sobie skorzystaliśmy i wykułem sobie nowy miecz. To znaczy to jest toporek, postrach kłód, który myślę, że jak na trzeci rozdział jest ok, 115 obrażeń sierpnych i penetracja pancerza 15, bo właśnie dzięki temu, że mieliśmy sobie 30 punktów siły, mamy już 118 ogólnie, to mogliśmy sobie właśnie założyć taki postrach kłód. I teraz myślę, że właśnie jedynie co trzeba zmienić, znaczy może nie jedynie, ale na pewno trzeba zbrojkę sobie zmienić. Nie wiem, jak to będzie z tym awansem, bo niby tam wszystkie misje wykonaliśmy już z awansem na szermierza czy tam na tropiciela. A chyba nic tam nie mieliśmy do pogadania z tym, to więc nie wiem, będziemy musieli chyba jeszcze tak to wykonać sobie misję od Lorenzo, tą główną też z trzeciego rozdziału i być może wtedy to się ruszy. Ale tutaj właśnie w poprzednim odcinku biegaliśmy sobie, dobiegliśmy w sumie praktycznie do przystani łotrów i chciałem właśnie zacząć zadanie z uprowadzoną. Bo tutaj mamy już właśnie kolejny jakiś wpis, że znaleźliśmy właśnie w poprzednim odcinku martwego łowcę, który właśnie miał się zająć poszukiwaniami Leny. No i niestety właśnie był martwy, już od dłuższego czasu tam było napisane. I ona bodajże jest właśnie w tych, powiedzmy, lochach, które są tutaj w przystani łotrów. Tych lochach, które już na początku myślę, że... Tak, odwiedzaliśmy je właśnie na początku, jak dotarliśmy sobie do tutaj przystani łotrów. Tu jest ten ork w pierwszym lochu, a tutaj powinna być ona. W sumie nie wiem, czy ją mi tutaj nakieruje. Nie, i nie sprawdzimy sobie tego, ale będziemy mogli właśnie pewnie tutaj sobie porozmawiać. I może nam się uda właśnie ją wyciągnąć stąd. No nie wiem, pewnie ten Morty jest właśnie od tego, albo ten Gregor w sumie. Nie wiem, zapytajmy pierwszego lepszego, tego Mortiego może najpierw. Co tu robicie? Jesteśmy ludźmi interesu, polującymi na grube ryby. Jeśli będziesz bardziej dociekliwy, to na ciebie też zapolujemy. No co tak patrzysz? Masz jeszcze jakieś pytania? Mogę przypiec kiełbaskę nad ogniskiem? Bystry jesteś, młody! Śmiało! Okej, to wszystko. No myślałem, że coś więcej będzie. Oj, Marvin. Ej, a Gregor? Co u ciebie? Nie zawracaj mi głowy, smarku! Aha, okej. Okay. Czyli coś będziemy jednak musieli inaczej tu zrobić. Chyba, że spróbować ją jakby wydostać tak po prostu. Zapiszmy ogólnie. Ciekawe co się stanie. Ciekawe czy się w ogóle uda. Ciekawi mnie właśnie to, co się stanie. Jeżeli... Aha, nie możemy tego zrobić. No nic nie możemy zrobić, no szkoda. A z nią nie możemy porozmawiać właśnie. Tylko nam tego szczurka tam pokazuje. W ogóle ze szczurem ona mieszka. Ja pierdzielę. I chyba teraz właśnie zaczniemy z turniejem, tak mi się wydaje. Bo odkładałem ten turniej, to znaczy nie aż tak bardzo odkładałem, ale chodzi o to, że właśnie chciałem być troszkę silniejszy i teraz mamy właśnie już ten nowy toporek, więc na pewno byłoby nam łatwiej walczyć tam, bo tam właśnie będziemy chyba walczyć na tym turnieju. I na pewno będzie łatwiej, no chciałem też właśnie jeszcze ze zbrojką lepszą przyjść. No ale w sumie zobaczymy, no może aż tak nie będzie źle, może po prostu nam się jakoś to uda zrobić. Bo jesteśmy naprawdę o wiele już silniejsi, te 30 punktów siły nam przecież wleciało i obrażenia zostały tam zwiększone przez ten toporek, no to naprawdę. Więc myślę, że możemy spróbować z tym turniejem, zobaczymy jak nam to pójdzie. Chyba to musimy iść do tego Corteza. A nie, do tego gościa inaczej. Proximo chyba. Tak, do Proximo. Proximo był... Kurde, nie wiem, w karczmie może? On gdzieś tutaj chodził, Proximo. Będziemy musieli go poszukać. Larry jest, jego znamy, Oscar, Fox, lutniarz. To nie tutaj, widocznie. Tam jest ten Ben. Czyli być może, że gdzieś tutaj jest. A on ciekawy, czy nie był? Dobra, chyba już wiem, chyba mi się już przypomniało, gdzie on jest. Po tamtej stronie będziemy musieli tutaj sobie skręcić prawo i jeszcze raz prawo i chyba tam na końcu był. I z nim będziemy właśnie musieli sobie porozmawiać na temat tego turnieju, bo podobno właśnie będziemy mogli to już robić. Cortez właśnie nam wtedy mówił, że jakby przyspieszy
czas tego i fajnie by było zrobić już ten turniej, więc może nam się uda to zrobić. Tak, dobrze pamiętam, Proximo. Zapiszmy i zobaczymy. Chciałbym wziąć udział w turnieju. Słyszałem, że potrafisz co nieco. Może będzie z tego jakieś widowisko. Czyli mogę stanąć do walki z pozostałymi uczestnikami? Oczywiście, że tak. Zaraz po tym, jak uiścisz odpowiednią opłatę wyjściową. Mam płacić za to, by móc walczyć? A jak inaczej to sobie wyobrażałeś? Im bardziej znany wojownik, tym mniej musi zapłacić, by wziąć udział w turnieju. Dla specjalnych gości i ulubieńców publiczności oczywiście opłata wyjściowa jest jedynie symboliczna. Z czegoś musimy fundować nagrody i pozostałe atrakcje, a z doświadczenia wiem, że walki amatorów nie dość, że są mało widowiskowe, to niezwykle krótkie. Nie masz się jednak co martwić. Gdy tylko dasz mi złoto, natychmiast dopiszę cię na listę uczestników. Rozumiem. Ile chcesz? Zastanówmy się. 100 sztuk złota. Dobra, bezproblemowo. Płaćmy. Doskonale. Teraz podpisz jeszcze ten dokument o wzięciu udziału w turnieju. 500 expo jeszcze dostaliśmy od razu. Jakiś tam dokument, wiadomo. Dość oczywiste. Dobrze, wszystko gotowe. Prześpij się trochę i widzimy się jutro w grocie przy wejściu na arenę. Jeśli jeszcze tam nie byłeś, to ta w północno-zachodniej części przystani. Dobra, chyba wiemy, gdzie to jest. Nawet dostaliśmy wpis kilka gem do obicia. Aha, teraz mi to zaliczyło. Okej, czyli musieliśmy jakby zaliczyć sobie turniej, to znaczy zapisać się do turnieju. Proximo zapisał mnie do turnieju, teraz muszę odczekać jeden dzień. Szkoda, bo przespałem się i kurde, będę musiał jeszcze raz. Dobra, prześpimy się w sumie jeszcze raz. I właśnie musieliśmy właśnie poczekać do tego, aż się zapiszemy, to wtedy nam to zadanie nam się odpaliło. O, nowy wpis nawet od razu dostaliśmy, więc spoko, idziemy tam od razu. Dzisiaj rozpoczyna się turniej. Miałem już jakąś rozgrzewkę dzięki walkom u Aleny. Ale tutaj to będzie zupełnie inny poziom. Powinienem się już udać do jaskini z areną, to ta w zachodniej części przystani łotrów. Dobra, a więc lecimy tam. Ciekawe w ogóle, ile nam to czasu wyjdzie. Mam nadzieję, że właśnie zmieścimy się w jednym odcinku. Chciałbym to zrobić w jednym odcinku. I właśnie dość tak na początku tego odcinka to od razu robimy, bo nie wiadomo właśnie, ile czasu z tym zejdzie. I mam nadzieję, że nam się uda to zrobić. Że nam wszystko wyjdzie z tym turniejem. Czy jakieś leczenia będzie trzeba mieć? Nie wiem, jak to w ogóle, naprawdę nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Mamy tam jakieś niby w razie czego mikstury. I właśnie fajnie by było tutaj już z lepszym pancerzem przyjść, no ale mamy ten i może wystarczy. Będzie trzeba się tak to dobrze bronić. Ten coś chce, tak? Słyszałem, że bierzesz udział w turnieju. Zdecydowanie przyda ci się coś, co pomoże ci się ochronić przed ciosami tych doświadczonych wojowników. Tak się składa, że mam na składzie wyjątkowo wytrzymały i jakże elegancki pancerz. Nie musisz wierzyć mi na słowo. Sam zobacz. O kurde, a ja o pancerzu powiedziałem. Czyli jakiś lepszy mu tutaj doszedł. Tak, z pancerzy krabów chyba. 2200 sztuk złota, kurde, czy my mamy? Tak, mamy. 300 mamy. A, dobra. Wykuwałem jakieś bronie, ale nie sprzedałem ich jeszcze. No dobra, trudno. I trofea też zostały, więc no... troszkę by na hajsu tak to wpadło, no ale dobra, zobaczymy, może nam się uda. Nie wiem, z nim mam gadać? Może nam się uda w tej zbrojce. Jestem jednym z uczestników turnieju. Tak, słyszałem. Już otwieram bramę. Wejdź i się rozgość. Jeśli dobrze ci pójdzie, może spędzisz tam nawet większość wieczoru. W środku powinien być jeszcze Proximo. Wyjaśnię ci co i jak. No, dość się grubo zapowiada z tym turniejem. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Proximo. Jesteś Proximo. Już myślałem, że schórzyłeś. Dobra, słuchaj. Musisz poznać zasady. Nie martw się. Nie ma ich zbyt wiele. Po pierwsze, jeśli podczas walki opuścisz teren areny, uznajemy to jako twoją porażkę. Po drugie, możesz walczyć czym chcesz, tak długo jak nie zagraża to nikomu z widzów. Po trzecie, wbrew pozorom nie są to walki na śmierć i życie. W przeciwnym wypadku szybko skończyliby się wojownicy. Jeśli kogoś zabijesz, my zabijemy ciebie. Jasne? Cieszę się, że się rozumiemy. Proste zasady oczywiście. Podobno miała być tu krew i rozrywka tylko dla prawdziwych mężczyzn. Podczas turnieju odbywa się kilkadziesiąt pojedynków. Zastanów się, jak szybko byłbym bez zawodników. Nie wolno zabijać przeciwników na arenie podczas pojedynku. To nie jest miejska rzeźnia, tylko miejsce rozrywki.
Chcemy, by nasi goście dobrze się bawili, a przede wszystkim wszystko obstawiali. Z doświadczenia wiem, że ilość krwi powinna być stopniowo dozowana. Rozlewaniem posoki całkiem sprawnie zajmuje się Ben. To jedyna osoba, której nikt nie powie, że nie może zabić przeciwnika podczas walki. Tym się jednak nie martw. Nie ma szans, żebyś dotrwał do finału. Tak, ciekawe. Może nam się uda. W co wątpię, ale... Jestem gotów. Wspaniale. W takim razie wyłaź na arenę i pokaż, co potrafisz. Dobra. Zobaczymy, co to będzie. Mamy save'a w razie czego, jak coś to sobie wczytamy i kiedy indziej tu przyjdziemy, jak nam nie będzie szło w ogóle, ale tak to zobaczymy. I co? Czekajcie, nie wiem w sumie co on... Aha, arena. Wejdź na arenę, okej. Okay. Czy jesteście gotowi na największe wydarzenie w całym królestwie? Wiele tygodni przygotowań i całe góry wydanego złota, by ta arena stała się miejscem widowiskowego rozlewu krwi. Wojownicy z najdalszych krain przybyliby pokazać swój kunszt i zaryzykować swoją głowę dla chwały i bogactwa. A wszystko to dzięki naszemu wspaniałemu kapitanowi. Tak więc bawcie się, pijcie ile tylko wasze głowy pozwolą i nie zapomnijcie o obstawieniu walk. Powitajcie pierwszych śmiałków. Są młodzi i żądni zwycięstwa. Swoje braki w treningu nadrabiają wigorem i sprytem. Przed wami Marvin i Larry! To znowu ty? Zobaczymy, komu tym razem będzie sprzyjać. Ej, my z nim walczyliśmy właśnie. Powinniśmy sobie poradzić oczywiście. Dobra, więc pierwsza walka. Zobaczymy, co to będzie. Dobra, coś tam bije, ale my oczywiście go mocniej bijemy. I koniec. Kurde, no ale ta zbrojka chyba będzie troszkę potrzebna, bo widzę, że jednak nam też przypierdzielił. Możemy go przeszukiwać, aha, spoko. No i chyba musimy czekać, tak? Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Cholera, nieźle mi przewaliłeś. Chyba rzeczywiście muszę więcej poćwiczyć. Widzisz te wszystkie owacje? Czysta arena nie jest wspaniała? Aha, co to za czary? Cholera, co ty mi zrobiłeś? Ja? O to nie wiem. O co ci chodzi? Broń się. Jakieś spowolnienie dostałem. Oto śmieć. Jak ja to zrobię? Kurde, ale dziwnie. Jeszcze nie mamy całego HP. To nie jest sprawiedliwe, bo nie dali mi się po prostu nawet uleczyć. Ale no mocno mnie tak niby nie uderzył. Jak to wygląda? Dobra. Jeden cios, drugi. Kurde, ciężko może być. Ale dostał kryta. Ej, może? Jest, leży, śmieciu. Nawet to ci nie pomogło. Leczmy się szybko. A nie, jednak dobra, rozumiem. Po prostu w tym czasie, jak oni leżą, to mamy jakby czas na leczenie się. Dobrze, że mamy troszkę tych mikstur, więc mam nadzieję, że mi to starczy. Jeszcze zobaczymy. Jesteś lepszy, przyznaję. Marvin zostaje zwycięzcą pierwszej rundy turnieju. Aha. Po krótkiej przerwie rozpoczniemy drugą część zmagań. To było jakby dwie walki w jednej rundzie, okej, rozumiem. Okej, a więc zapiszmy. I co, i teraz musimy dalej wejść po prostu i od razu się runda kolejna zacznie. Hej ty, jak się czujesz po ostatniej walce? Mocno oberwałeś? Facet zdecydowanie oszukiwał, trochę mi się oberwało. Mam tutaj coś, co powinno postawić cię na nogi. Czemu chcesz mi pomóc? Słuchaj, nazwijmy to inwestycją. Postawiłem na ciebie sporo kasy. Dostaniesz teraz butelkę za darmo. Jeśli wygrasz, to zwróci mi się to z nawiązką. To jak? Tak, mamy niby od niego brać, a on tutaj stoi i on będzie chyba walczył. Coś mi tu śmierdzi, naprawdę coś mi tu śmierdzi. A nam w ogóle zostało to spowolnienie w głosie Marvinowi. Jeszcze za darmo, tak, jasne.
Kurde, ale... Nie bierzmy, trudno. Nie jestem zainteresowany. Jak sobie chcesz. Dobra, mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. Oho, jakaś pani przyszła. Żebyśmy wpierdzielu nie dostali od niej. Ale ma jakąś pałkę z kolcami. Patrząc na twoje wątłe ramiona, widownia pewnie nie zdąży się nawet rozgrzać. Dobra, miejmy to już za sobą. No pokaż, co potrafisz, dziewczynko. O kurde, no napierdziela mocno, ale trzeba się jedynie dobrze bronić, bo my też ją dobrze bijemy. No jak na razie wygrywamy. Będzie trzeba się nieźle skupiać na tych walkach, bo... Do spania. W ogóle, co to była za pałka? A nie, dobra, uleczmy się na szybko, bo... Jeszcze nie zdążymy. Miksturka, miksturka i dobra, czymś tam sobie dojemy. Na przykład tym. Okej, okay, straciło. Zobaczymy, co będzie następnym razem. Jesteś lepszy, przyznaję. Dać się pobić takiemu młokosowi. I tyle z mojej wygranej. Coś taka zdziwiona, dziewczynko. Nie ta brama. A nie, dobra. Będziemy zapisywać w sumie właśnie po tych rundach być może właśnie, nie wiem. No nie gadacie, że ona się popsuła i teraz... Dobra, odbugowała się, ale możemy ją okraść przy okazji. Dobra. Wytrychy. W ogóle to ja nie sprawdzam, ile mam wytrychów. A mam ich... Czekajcie, nie widzę, ale mam tutaj w ogóle itemów. Ja pierdzielę, nieźle. Trofeów ile mamy? 27 wytrychów, dobra. O! I to jest ten gościu! Widzicie? Dobrze jednak zrobiłem. A ona tam została. Podobno tylko obstawiasz walki. Czy ja kiedyś powiedziałem, że tylko je obstawiam? Wielka szkoda, że nie skusiłeś się na mój poczęstunek. Będę musiał się ciebie pozbyć w klasyczny sposób. No, zobaczymy. Cwaniaczko. Nawet mistrza nie ma... Ale słabiak, ja pierdzielę, co on taki? Leszcz. Dobra. Do spania. Ta będzie teraz mi tu chodziła, ja pierdzielę. Dobra, otwiera się to? No bo ona chce wyjść. Zobaczymy następnym razem. Miałeś szczęście, gnojku. Jeszcze jeden mój cios, a to ty byś gryzł piach. Nawet jednego nie trafił. Zostaje zwycięzcą drugiej rundy. Krótka przerwa dla uczestników, ale nie odchodźcie, bo najlepsze dopiero przed nami. Dobra. Radzimy sobie jak na razie, jest spoko. Z tym też rozumiem, że będziemy walczyć tamtym, co sobie trenuje. Witaj, przyjacielu. Też go kurde kojarzę. Czego chcesz? Człowiek czynu, nie lubisz zbyt dużo gadać, prawda? O co chodzi? I to ja rozumiem. Słuchaj, sprawa jest prosta. Kilku chłopaków nie do końca wierzy w to, że pokonasz następnych przeciwników. Właściwie to są tego tak pewni, że postanowili założyć się o kilka złotych monet, że nie wrócisz tutaj żywy. Chciałem zaproponować ci możliwość postawienia na samego siebie. Ten układ jest genialny, ponieważ nie możesz na nim stracić. Jeśli wygrasz kolejną rundę, to otrzymasz dodatkowe złoto z zakładu. Jeśli nie, to cóż, złoto i tak ci się wtedy nie przyda. To jak będzie zainteresowany? Za ile to zależy, ile będzie tego złota? 50, niby 100, 250, nawet jakby nas w sumie oszukał. A może niekoniecznie nas chce oszukać, ale nie wiem, bo poprzedni na przykład chciał nas oszukać. No ale dobra, dajmy stówę. Trudno, najwyżej tam nas oszuka. Jestem pewny swojej wygranej. Niech będzie 100 sztuk pewność złota. Pewność siebie to podstawa. Powodzenia. Będę no tutaj czekał po twojej następnej walce. Nie zapomnij odebrać wygranej. Dobra, wchodźmy, nie czekajmy. Nie ma na co czekać. A teraz zobaczymy, czym są ludzkie umiejętności. Skonfrontowane z dziką siłą bestii. Marvin, zwycięzca czterech pojedynków, zmierzy się z niedawno schwytanym orkiem. O, ciekawe, kurde, z orkiem? Ciekawe. Fajnie w sumie.
pierwszy raz z orkiem będę walczył w Kronikach Mertany. Ja pierdzielę. Dobra, gin. Gin, przebrzydła bestio. Ciekawe co potrafi właśnie taki ork. Nic nie potrafi. Nawet orkowy topór nie był w stanie przebić się przez obronę tego wojownika. Ale co, gdy przeciwnik będzie walczył własnym cielskiem? Potwór tak wielki i paskudny, że chowa się pod wodą. Nie dajcie się jednak zwieść. Na lądzie jest równie groźny. Wąż. Jeszcze jakiś kurde lepszy chyba. Ja pierdzielę. Wąż morski, okej. Ale mi przypierdzieli, dobra, trzeba się cofać. Dobra, jest. Ale nie machaj tak, Marvin, proszę cię. Dobra, leży. Pogromca morskich bestii! Gdy pierwszy raz wszedł na naszą arenę, wielu z was śmiało się z jego wątłych ramion. Teraz pewnie żałujecie, że nie postawiliście każdej sztuki złota i łodygi bagiennego ziela na jego wygraną. Dajmy mu chwilę wytchnienia, a za moment stanie do ostatniej walki tego wieczoru. Albo i życia. Ostatnia walka to już będzie? Okej, czyli 5 rund chyba, tak? Kto by pomyślał, że jakiś nowy chłopak, który dopiero co pojawił się w przystani, dotrze do samego finału turnieju. Przykro będzie oglądać, jak Ben wypruwa ci flaki na samym środku areny. Sam nie chcę tego oglądać. Jakieś rady? Miałam okazję obejrzeć już kilka razy Bena w akcji. Facet jest twardy jak skała, a wali po mordzie jeszcze mocniej. Najważniejsze to trzymać go na dystans i pozwolić mu machać swoją bronią. Ben nie walczy zbyt finezyjnie. Jeśli już rozpracujesz jego styl walki, to wystarczy uderzać w momencie, gdy jest najbardziej odsłonięty. No, ale jeśli cię walnie, cóż, lepiej, żeby cię nie walnął. Tak czy inaczej, powodzenia, młody. No i miło było cię znać. Ruszamy do walki z Benem, prawda? Przemyślałeś już wszystkie możliwe konsekwencje? Złamania, odcięte kończyny, wyrwane wnętrzności, a to dopiero początek listy obrażeń zanotowanych po walce z tym wielkoludem. Najczęstszym jest śmierć, a ja przychodzę, by zaoferować ci bardzo praktyczne i przyjemne rozwiązanie wszystkich twoich problemów związanych z turniejem. Wiesz, jak pokonać Bena? Oszalałeś? Mam dla ciebie coś dużo bardziej pewnego. Oferuję wszelkiego rodzaju ceremonie pogrzebowe. Za odpowiednią opłatą mogę zorganizować pochowanie twoich zwłok w ziemi, spalenie ich na stosie, albo nawet wysłać w je ostatnią podróż na łódce. To jak? Zainteresowany? Tak, na pewno. Nie dzięki. Wybacz, nie jestem zainteresowany. Powiedziałbym, że jeszcze pożałujesz tej decyzji, ale raczej nie będziesz miał do tego okazji. Kopiduł, ja pierdzielę, dobra, uleczmy się tylko, no i co? Jakieś tam niby wskazówki dostaliśmy, ale i tak będziemy go musieli właśnie rozpracować sami. Mam nadzieję, że mi się uda i myślę, że to będzie chyba jakaś duża różnica między tym, co już z nimi walczyliśmy, a między właśnie tym Benem, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się uda. Sprawdźmy to. Ale z kozakiem, ja pierdzielę. Jari ma jakieś nawet. A jednak się mam. O kurde, ma taki pasek. Ale jest wolny. Wolny jest tym swoim młotkiem. O kurde, teraz to przesadził. Tego się nie spodziewałem, że to taka animacja będzie. Kurde. Może być ciężko, ale... O, ale zrąbałem. Kurde no, machnął jak ciota ostatnia ten Marvin, ja pierdzielę. Chciałem wczytać od razu. Mamy zwycięzcę kolejnej rundy. Marvin odpada z turnieju. Się mam. Ale nie no, ja chcę przecież to wygrać, dajcie mi wczytać.
Chyba można oczywiście, tak? Wrócić do tego. Ale. Pół HP mu zjechaliśmy. Nie jest aż taki mocny. W ogóle co tu tak ciemno? Nie jest aż taki mocny. Czy mamy jakieś właśnie... O! Premia do ochrony. Myślę, że możemy to wypić. Myślę, że może nam takie coś się przydać. I coś jeszcze byśmy mogli... Pierścień... To znaczy amulet. Ten na siłę moglibyśmy zamienić na amulet... Matki naszej. Marwinowej. I chyba powinno być ok. Powinniśmy być lepsi. Większe szanse, to znaczy powinniśmy mieć. Ciemno się naprawdę jakoś zrobiło, coś się tam z oświetleniem zepsuło widocznie. Ale jest może bardziej klimatycznie. No zobaczymy teraz, co potrafi, co pokażemy, znaczy. No za pierwszym razem się nie udało, ale było blisko, naprawdę było blisko. Teraz powinniśmy lepiej sobie poradzić. Troszkę już mniej więcej tak to wiemy. Dobra, już nas o wiele mniej uderza. Ale nie machaj tak, kurde no. Marwin. Szkoda, że przed tym się nie da chronić. Bo chyba się nie da. Ale, kurde no, będzie trzeba próbować, bo na pewno sobie poradzimy. Na pewno sobie poradzimy, ale kurde jest troszkę lepiej, no chyba tak samo, ale od razu wczytujmy. Nie no, ja muszę to zrobić. Muszę to zrobić. Ogólnie to... Zróbmy to w taki sposób, że sobie wszystko... Nałóżmy to, co powinniśmy. Ale może jeszcze, kurde, zmienić pierścień. Ale to będzie już chyba wtedy za mało siły. A nie. Jeśli zdejmiemy trójkę, tak, możemy... Zdjąć trójkę i na przykład... Premia do walki bronią jednoręczną. Tak myślę, przed obuchami. Tu 5% więcej będzie tak to nakryta. I sobie ten załóżmy amulet. A tutaj. Przed magią i... Przed obuchami, strzałami, nie, siłą. Dobra, powinno być takie zestawienie chyba najlepsze z tego co mamy, zapiszmy. I sprawdźmy, może teraz będzie lepiej. No musimy to zrobić, ja muszę wygrać. Ja nie pozwolę, żeby on wygrywał z nami. Do 3 razy sztuka, być może się uda. Ale mniej więcej już go tak rozpracowałem, można powiedzieć. Może się uda. Za 3 właśnie razem. Zobaczymy. Szkoda, że kurde, no naprawdę przed tym ciosem nie można się... Ale jest na razie lepiej. Jest na razie spoko. Kurde, te kryty mogłyby być częstsze od nas. Ja, ale podeszliśmy jeszcze. Ale jest lepiej. Aha. Zajebiście. Co to miało być w ogóle? Tak, ja pierdzielę, no. Tak blisko już było. To takie combo jakieś dziwne, takie. Podwójne. Dobra, w razie czego jak ten odcinek by potrwał dłużej, to sobie zatrzymam nagrywanie, to znaczy zrobię jakby nowe nagranie, zatrzymam te, nową ścieżkę sobie zrobię, bo tak to jak długo, za długo właśnie mam odcinek, no to właśnie tam zaczynają się jakieś lagi na nagraniu, więc zróbmy to. Dobra, powracamy, zrobiłem sobie nową ścieżkę nagrania, po prostu odpaliłem sobie od nowa jakby nagrywanie i tam to sobie połączę z tym nagraniem. Wchodźmy. Było lepiej, o wiele było lepiej. Myślę, że jakby tego kombosa nie użył, tego podwójnego skoku, czy co on tam zrobił, jakieś kurde karate pokazał, to moglibyśmy wygrać. Było naprawdę blisko. Ale lecimy dalej, nie odpuszczajmy. Nie odpuszczajmy, może się uda, może się naprawdę uda za 4, może za 5. Ale to jest takie dziwne. Te skoki są takie... Nie ma co na pałę lecieć, kurde.
Ciekawe, czy da się jakoś uniknąć tych jego skoków, czy co tam jest. Ale podeszliśmy. Dlaczego ja tak podchodzę pod ten jego młotek? No i widzicie, to jest takie, kurde, trochę... A możemy się tu leczyć? Kurde, zakładkę. Nie. Możemy. No co wy gadacie? Dobra, cofaj się, Marvin, cofaj. No zajebiście, niby. No z leczeniem, ale no... On też oszukiwał. Znaczy, to nie było oszukiwanie zresztą. To niemożliwe! Szanowni widzowie, mamy nowego mistrza areny. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, Marvin wygrywa finałowe starcie. Po wielu miesiącach, bez ani jednej porażki, potężny Ben został rozłożony na łopatki przez naszego gościa z miasta Archolos. Skoro żądza rozlewu krwi została zaspokojona, zapraszam wszystkich, by przenieść się do karczmy. Zaspokójmy nasze pozostałe pragnienia wybornym winem na koszt Corteza! Zanim uróżniecie się jak kretoszczury, nie zapomnijcie wypić chociaż jednej kolejki ku czci naszego nowego mistrza! 3000 expa, jeszcze tam 600 czy 800 dostaliśmy. Ja pierdziele. Dobra, Marvin, przestań już z tą animacją. No to jest chyba żart jakiś. No to jest chyba, kurde, jakiś żart. Ja pierdziele i od nowa walka. Mówiłem ci, że to wielkie wydarzenie. Poczekaj tu chwilę, sprawdzę co z Benem. Rozkoszuj się wszystkim, co nasza wspaniała przystań ma do zaoferowania. Dobra, drugi raz musiałem z nim zawalczyć, bo mi się przedtem zepsuło. A więc jesteśmy, wygraliśmy za tam piątym chyba razem. No troszkę tam, wiadomo co z tą miksturą, ale jakoś nie mam sobie tego za złe, bo udało się, naprawdę, udało się. Piękne przedstawienie tam na arenie. Rzadko się widzi, by ktoś walczył z taką gracją. Przyjmij te drobiazgi jako wyraz szacunku dla twojego kunsztu. O, fajnie, kiełbut tego węża. A oto nasz nowy mistrz areny! Trzymaj! To mały upominek na znak szacunku! Fajnie, dostajemy jakieś różne różności od ludzi. Ktoś mnie jeszcze zaczepi, czy nie? Chyba nie. Muszę przyznać, że tego to się nie spodziewałem. Młody chłopak, który dopiero co przybył do przystani, wygrywa cały turniej. Szkoda, że nie widziałeś, jakie zakłady przyjmowałem podczas twoich ostatnich pojedynków. Istna kopalnia złota. To jak będzie z moją nagrodą? Ależ oczywiście. Oto twoja nagroda w złocie oraz specjalny upominek dla naszego nowego mistrza areny. Gratuluję wygranej. 1200 sztuk złota i amulet jakiś pirata. Gdzie mój niewolnik? O kurde. Niewolnik, co ja mu powiem teraz? Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Homera zeżarły węże błotne. Chyba sobie żartujesz. Ja mam w to uwierzyć? Cortez powiedział, że osobiście wypłaci ci rekompensatę. Naprawdę tak powiedział? Cholera. Szkoda niewolnika. Ale Cortez potrafi być naprawdę hojny. Może jednak nie wyjdę na tym tak źle. Dobra, uff. Udało mi się przejść przez to. Sprawdźmy ten amulet pirata. 7 zręczność, odporność na strzały i premia do walki jednoręcznej. Za każdy następny pierścień amulet pirata plus. Aha. Czyli są też jakieś pierścienie pirata dodatkowo z tym. Nie mamy takiego oczywiście. No nie, no ale dobra, no jest. Można go zawsze tam opierdzielić albo zostawić na pamiątkę. Nie wiem, czy ta wygrana z Benem to był dobry pomysł. Siedzi i pije więcej niż zwykle po wygranym turnieju. Trudno powiedzieć, czy wzbudziłeś jego podziw, czy nienawiść. Więc się pilnuj. Nawet jeśli raz udało ci się go pokonać, to jeden zły ruch. I tym razem możesz nie mieć tyle szczęścia. Właśnie na górę i powodzenia. A właśnie, że dwa razy mi się udało pokonać go. Wejdźmy na górę. Darmowa kolejka na cześć nowego mistrza areny.
Dobra, później sobie tam z nimi jeszcze będziemy rozmawiać, bo chciałbym z Benem jeszcze porozmawiać. Zobaczyć, co on powie. Cortez mi wszystko przekazał. Możesz wejść. Czy będzie się w pas, dołożyć Benowi. Nikt nie wierzył, że kiedyś go zobaczymy na łopatkach. Czy jest będzie zadowolony, czy nie? Mam sprawę. Jest, wejdź. Tylko nie wiem, czy chcecie widzieć. W ogóle to w razie czego zapiszmy, bo ten Ben to może być jakiś walnięty. Nie wiadomo, co to będzie. A nie chcę znowu trzeci raz mu w pierdzielu spuścić na tej arence. Muszę z tobą porozmawiać. Ty? Ze mną? Za kogo ty się uważasz? Myślisz, że skoro mnie raz pokonałeś, to teraz masz prawo wchodzić tu i mi przeszkadzać? To ja jestem królem areny i całego tego miejsca. Jesteś jakąś przybłędą, która prosi się o połamanie kości. Wpierdziel, gościu, dostałeś i to dwa razy i się co, pogodzić z tym nie możesz? Możesz być nawet królem całej Myrtany. Potrzebuję od ciebie tylko jednej informacji. No, czego chcesz? Co jest takie ważne, by przeszkadzać dużemu Benowi? Zaginął mój brat. Sprawdziłem już połowę wyspy i wszystkie tropy prowadzą do ciebie. Nie wiem, kim był twój brat, ale jeśli zginął na tej wyspie, to łatwiej będzie poprosić rodziców o nowego. Musi być coś, co przekona cię, żebyś mi coś powiedział. Nie interesuje mnie nic, co mógłbyś mi zaoferować. Twoje słowa są dla mnie jak bzyczenie krwiopijcy nad uchem. Ciągle tylko wszędzie latasz i wypytujesz o wszystko. Nazywał się Jorn. Czy to imię naprawdę nic ci nie mówi? Spotkałem i sprzątnąłem już tyle osób, że całkowicie przestałem zwracać uwagę na imiona. Może nawet widziałem gościa, o którego pytasz. Ale czy to coś zmienia? Najlepiej zapomnij o swoim bracie i wszystkim, co tu widziałeś. A może jeszcze kiedyś zaśniesz bez obawy o nóż pomiędzy żebrami? Chociaż nie. Moi koledzy z pewnością ci na to nie pozwolą. No to twoich kolegów się najwyżej pozbędziemy. Chcę się jedynie dowiedzieć, gdzie on jest. Muszę go odnaleźć. To jedyna bliska mi osoba. Daj mi jakiś trop, a ja dam ci spokój. Mały, to niewielka zabawa w łowców w lesie, gdzie dostajesz kolejne wskazówki, by ostatecznie dotrzeć do swojego brata. Ile razy mam ci jeszcze powtórzyć, że nie wiem, kim jest ten twój cały Jorn. Wątpię, żeby chciał hajs, a to go, nie, to go może zdenerwować, także chyba odejdźmy, chyba nic więcej tutaj nie zdołamy zrobić, niestety. To twoja pierwsza dobra decyzja tego wieczoru. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Wątpię. A teraz zjeżdżaj i przestań mi zawracać głowę swoimi lamentami. No niestety, wśród łotrów i rozwiązywania języków dostaliśmy nowy wpis. Niestety, no myślałem, że się czegoś dowiemy, ale na pewno jakiś tam trop jest dalszy niby. To znaczy, mamy zadanie po prostu nowe. Wśród łotrów. Rozmowa z Benem była krótka i niezbyt przyjemna. Zaatakowanie go wśród tych wszystkich ludzi nie jest najlepszym pomysłem, skoro już sam Ben nie jest... jest trudnym przeciwnikiem. W swoim pożegnaniu dał mi pewną sugestię. Może trucizna rozwiąże mu język. Rozwiązywanie języków. Zwyczajna rozmowa nie wyciągnie od niczego od Bena. Muszę go jakoś zaszantażować, żeby zechciał odpowiadać na moje pytania, ale chyba tylko zagrożenie życia będzie dla niego odpowiednią motywacją. Spróbuję podać mu jakąś truciznę i obiecam antidotum w zamian za potrzebne mi informacje. O kurde, no to nieźle. Ciekawe może być to zadanie. Co? Niczego się nie dowiedziałeś, prawda? Skąd wiesz? Ben nie jest zbyt rozmownym człowiekiem. Wiem, że informacje, które chcesz od niego zdobyć, są dla ciebie bardzo cenne. Zawsze pozostaje ci poczekać, aż moje panienki dostarczą mu jeszcze kilka tac wina. Może wtedy uda ci się z niego coś wyciągnąć. Niczego jednak nie obiecuję, alkohol często go rozluźnia, ale zdarzało się już, że po prostu zaszlachtował kogoś po kilku głębszych. Dzięki za radę, chyba nie mam wyboru. Spróbuj się trochę zrelaksować przez ten czas. No właśnie, troszkę relaksu nam nie zaszkodzi. Jakieś tam nowe dwa wpisy dostaliśmy kolejne, ale kończymy. Udało nam się wygrać w turnieju z dużym Benem. Co będzie dalej? Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie właśnie dalej. Będziemy sobie dalej właśnie jechać. Troszkę właśnie z fabułą, troszkę te misje poboczne. Jak na razie kończymy. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Do kolejnego. Cześć.